Niezwykle istotnym elementem naszej migracji chmurowej, niezwykle istotnym elementem Cloud Adoption Framework jest zbudowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej. W tym odcinku mówimy, jakie grupy organizacyjne powinny powstać oraz jak wygląda macierz odpowiedzialności i rozdział tych odpowiedzialności między poszczególnymi grupami. Panie Marku, na każdym z kolejnych etapów do projektu włączaliśmy kolejne nowe osoby. Nasz zespół chmurowy już dość mocno nam się powiększył, a jednocześnie cały czas część infrastruktury pozostaje w środowisku on-premisowym, czyli działamy w takiej hybrydzie. Jak powinniśmy zarządzić strukturą organizacji zespołów IT, zespołu deweloperów z perspektywy takiego złożonego projektu? W rzeczywistości w ramach naszej adopcji albo kiedy szliśmy poprzez kolejne elementy Cloud Adoption Framework, rzeczywiście pojawiały się nowe grupy osób. Pierwotnie cały nasz pomysł i cały wysiłek był sterowany z grupy Cloud Adoption. Natomiast na pewnym etapie planowania, budowania strategii, budowania landing zone pojawiła się grupa od governance'u, czyli osoby, które na początku obserwowały, o czym się rozmawia, ale kiedy już landing zone budowaliśmy i ją zaczęliśmy wdrażać, czy to z szablonu, czy tą lekko rozszerzoną, tutaj od razu pojawił się governance. Osoby, które pilnują od samego początku, żeby to, co wdrażamy, było wdrażane w sposób spójny i zgodny z pojawiającymi się i budowanymi politykami. W momencie, kiedy wdrożyliśmy pierwsze rzeczy do chmury, czyli pojawiały się te nasze elementy nieprodukcyjne, pierwsze elementy produkcyjne, tutaj oczywiście mamy cały zespół centralnego IT, który do tej pory stał troszkę z boku, który troszkę obserwował. W tym momencie musimy ich jak najszybciej włączyć do tego, żeby te ich procedury, te wszystkie grupy ludzkie, które są w tym centralnym zespole IT, zaczęły coraz bardziej do chmury wchodzić i jej używać. Oczywiście będzie się to wiązało i wiąże się to z ryzykami. Tutaj mogą być pewne problemy, o których też za chwilę będziemy rozmawiać. Natomiast jest to kluczowy element, żeby zapewnić skalowanie naszego procesu adopcji chmury. Mówiliśmy też o tym, jak istotne jest operowanie, czy też zarządzanie naszą infrastrukturą chmurową, kiedy pojawia się produkcja. Tutaj oczywiście pojawia się zespół Cloud Operations. No i innowacja. Innowacja, budowanie zmian, pomysłów na przyszłość, to są elementy, które są odpowiedzialne albo za które jest odpowiedzialny dział Cloud Strategy, czyli dział strategii, w jaki sposób będziemy chcieli to zmieniać. Moim zdaniem takim finalnym elementem organizacji, czyli takim powiedziałbym najbardziej dojrzałym elementem organizacji jest tworzenie takiego interdyscyplinarnego zespołu ekspertów z różnych dziedzin, którzy będą nadzorować to, w jakim kierunku ta nasza chmura się zmienia. Będą to osoby, które są częściowo z działu governance'owego, działu operacyjnego, architekci, działy od osoby od strategii. I taki zespół zwykle jest nazywany TCOE, czyli Cloud Center of Excellence. Kiedy organizujemy nasze działy utrzymaniowe, nie powinniśmy przenosić standardów bezpośrednio z tego, co zbudowaliśmy do tej pory. Chmura rządzi się nieco innymi prawami i oczywiście będzie potrzeba zbudowania centralnego zespołu, który będzie odpowiedzialny za utrzymanie. Ten zespół będzie odpowiedzialny za zapewnienie wszystkich elementów wynikających z governance'u, będzie zarządzał platformami. Natomiast takie podejście może w jakiś sposób ograniczyć zwinność naszej organizacji w sposób, jak budujemy nasze rozwiązania. Dlatego drugim elementem, o którym warto pamiętać, jest budowanie zdecentralizowanych działów operacyjnych, działów, które skupiają się na nieco bardziej specyficznych elementach chmury, na nieco bardziej specyficznych aplikacjach i rozwiązaniach. Ostatecznie, wynikowo, będziemy mieć model mieszany, czyli dział centralny zarządzającymi głównymi elementami platformy i działy zdecentralizowane zarządzające konkretnymi aplikacjami wokół tej centralnej platformy. Kiedy rozbudowujemy nasze działy, naszą organizację, takim elementem ostatecznym będzie stworzenie czegoś, co się nazywa CCOE, czyli Cloud Center of Excellence. Ten dział jest cross-funkcjonalny, spina grupy z poszczególnych obszarów odpowiedzialności i czuwa nad tym, żeby nasze przyszłe migracje, nasza przyszła adopcja przebiegała w sposób stabilny i spójny.
Dość istotnym elementem są również specjalizacje, które będą się pojawiać. Mamy tutaj odpowiedzialność platformową. To są grupy ludzi, którzy są odpowiedzialni za budowanie tej platformy, na nadbudowanie platformy, za być może rozszerzanie landing zone. Mamy też specjalizacje związane z DevOpsami, czyli osoby, które będą budować automatyzację, które będą być może budowały portfel różnych usług, które możemy w sposób automatyczny wdrożyć z katalogu lub portfela usług. Trzeci ważny aspekt to jest specjalizacja security. Ten dział będzie odpowiedzialny za budowanie odpowiednich polityk, ale również realizację operacyjną tych polityk w naszym środowisku chmurowym. Będzie to pilnowanie tego, czy procedury są zachowane, instalacja, konfiguracja rzeczy związanych z analizą logów, reagowaniem na incydenty, wdrażanie polityk związanych z aktualizacją naszych maszyn wirtualnych, ze skanowaniem kontenerów, czy nie zawierają różnych podatności. No dobrze, tych zespołów całkiem sporo się pojawiło, natomiast na dobrą sprawę trochę chyba zacierają się granice, kto za co jest odpowiedzialny. Czy moglibyśmy omówić ten temat? Dość dobrym narzędziem, które pozwoli nam zapanować nad tą odpowiedzialnością, jest macierz odpowiedzialności. Ona zwykle jest nazywana z angielskiego RACI. Tutaj mówimy o takich rolach jak R, czyli responsible, odpowiedzialny. To jest osoba, która de facto wykonuje jakąś pracę. Accountable to jest osoba, która nadzoruje tę pracę. Oczywiście mamy jeszcze C, czyli consulted, osoba, z którą się konsultujemy, wykonując pewną pracę, o której rady zasięgamy. No i są osoby, które są po prostu informowane, czyli I, ten czwarty komponent, o tym, co będziemy robić. Cloud Adoption Framework dość wyraźnie i spójnie opisuje, jak wyglądają te macierze odpowiedzialności na kolejnych etapach naszej chmurowej podróży. Oczywiście najbardziej albo docelowym elementem jest to pełne RACI dla całości naszej organizacji, dla całej struktury organizacyjnej, którą wybudowaliśmy. Natomiast też warto pójść i sprawdzić, jak to wygląda z punktu widzenia CAFA, natomiast warto też, żebyśmy się chwilę zastanowili, czy na pewno ten model jest idealnie dla nas skonstruowany. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy go lekko modyfikowali. Mówiliśmy, panowie, też troszkę o central teamie, centralnym zespole IT. Wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, że mogą się pojawić na tym etapie pewne opory. Zespół centralny może mieć obawy, czy kierunek chmurowy to jest dobry kierunek, czy na pewno cała firma powinna pójść w tym kierunku. I tutaj moim zdaniem pojawią się dwa standardowe podejścia. Na pewno są jakieś działy, które stanowią pewnego rodzaju silos IT, czyli to są grupy ludzi, którzy wykonują swoją pracę w bardzo dobry sposób. To są pasjonaci, oni doskonale zarządzają tym obszarem, który został im powierzony i mogą mieć pewne obawy. Te obawy wynikają z tego, czy na pewno te działy nasze nowo budowane będą w odpowiedni sposób realizować tę nową pracę. I moim zdaniem warto te osoby z losu stopniowo zachęcać i włączać do tych centralnych zespołów, takich jak właśnie Cloud Center of Excellence, żeby oni też kształtowali kierunek rozwoju i też swoją ekspertyzą mogli się podzielić, bo nie zawsze obawa przed adopcją chmury wynika z samej obawy. Być może wynika z poprzednich doświadczeń, które mogą mieć przełożenie, jak ten nasz biznes działa i w jaki sposób on może w tej chmurze funkcjonować. Większym problemem mogą być zespoły ludzi, którzy mają poważne obawy odnośnie tego, czy chmura im aby nie zabierze pracy, czy może zlikwiduje ich dział. To w większości nie jest prawdą. Takie zespoły będą musiały być oczywiście uświadomione, w jakim kierunku my będziemy podążać. I takie zespoły albo członkowie tych zespołów powinni być zachęcani również do włączenia się do wspólnej pracy. I być może, jeżeli ich umiejętności są nieadekwatne do tego, co budujemy, musimy zacząć pracować nad rozwojem umiejętności właśnie chmurowych dla zespołu. Niezwykle istotnym jest planowanie macierzy odpowiedzialności, kto za co jest odpowiedzialny, który zespół. Natomiast równie istotnym elementem jest zapewnienie ciągłego rozwoju naszego zespołu, budowanie umiejętności i wiedzy związanych z chmurą.
gdzie takich elementów szukać, gdzie nasi pracownicy mogą się szkolić. Doskonałym elementem jest tutaj Microsoft Learn, zresztą mówiliśmy o nim w czasie fazy planowania Cloud Adoption Framework. Warto również podkreślić, że istnieją ścieżki certyfikacyjne oraz dedykowane szkolenia w zależności od roli, chociażby dla DevOpsów, dla działów bezpieczeństwa, dla administratorów. Warto również podpierać się sprawdzonymi platformami online, takimi jak chociażby Pluralsight. I zachęcam również wszystkich do skontaktowania się z lokalnymi społecznościami związanymi z chmurami. Takie społeczności organizują bardzo często konferencje, warsztaty, spotkania w postaci meetupów. Prowadzą również fora online, gdzie specjaliści wymieniają się doświadczeniami i wiedzą związanymi z chmurą. Ten odcinek poświęciliśmy zbudowaniu struktury organizacyjnej w naszej firmie, struktury wokół naszych zasobów chmurowych. Wraz z adopcją chmury tych zespołów będzie więcej. Ostatecznie, wynikowo stworzymy coś, co się nazywa CCOE, czyli Cloud Center of Excellence. Te zespoły muszą mieć jasno zdefiniowane zakresy odpowiedzialności. Do tego służy nam RACI, macierz odpowiedzialności. Ostatnim aspektem poruszanym w tym odcinku jest zapewnienie ciągłego rozwoju i kształcenia naszych kadr, żebyśmy w przyszłości mogli operować lepiej, a nasze rozwiązania były lepiej dopasowane do potrzeb biznesowych.